Dzisiaj na tym pierwszym przystanku to Robert Biedroń nakreśli, jaka powinna być Polska. Jaka powinna być Polska godności, Polska, która nie wyklucza, a Polska, która jest dla wszystkich tolerancyjna, wolna, różnorodna. Robert, scena i mikrofon jest twój. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Pawianice! Tęskniliśmy bardzo za sobą. Brakowało nam takich spotkań, nie? Jak się czujecie dzisiaj? Jak się mają Pawianice? Jak się ma Łódzkie? Jak się ma Polska? Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, że wracamy z jeszcze większą energią, bo dzisiaj tej energii, jak nigdy dotąd, potrzebujemy jeszcze więcej. Macie energię? Macie siłę, żeby walczyć? To do boju! Moi drodzy, moje drogie, przeszliśmy długą drogę, żeby stanąć dzisiaj razem i powiedzieć, jesteśmy gotowi. Po 15 latach rządów prawicy, polska lewica dzisiaj jest gotowa, żeby wziąć odpowiedzialność nie tylko za Polskę, ale za całą Europę. Wziąć odpowiedzialność za wszystkich i wszystkie. Zbudować dom, który będzie domem dla nas wszystkich. Bez wykluczeń i bez podziałów. Koniec podziałów prawicy. Zszyjemy Polskę. Zbudujemy wspólnotę, której tak bardzo przez ostatnie lata nam brakowało. Jesteście gotowi? Przez ostatnie lata Prawo i Sprawiedliwość podzieliło nas jak nigdy dotąd. Wmawiali nam, że oni są lepszym sortem, a my jesteśmy gorsi. Gorsi, bo nie mamy dostępu do nagród, które sami sobie przydzielali. Gorsi, bo nie stać nas na dwie wieże prezesa. Gorsi, bo oni mieli prawo latać samolotami. Gorsi, bo ich brat jest lepszy od naszego brata i ma prawo z przetargów ciągnąć kasę, która kończy się 200 milionami złotych. Gorsi, bo ich ból jest większy od naszego bólu. Jesteśmy dla nich gorszym sortem, ale dzisiaj nadszedł czas, żeby powiedzieć koniec. Dawaliście nam marchewkę i kij. Dzisiaj został tylko dla nas kij. Kijem nas chcecie traktować, ale wypowiadamy wam posłuszeństwo. Dzisiaj wiemy, że mamy siłę i nic tego już nie zmieni, bo my nie chcemy gorszego i lepszego sortu. Chcemy jednej Polski i żaden PiS nas nie podzieli. Żadna prawica nas nie będzie dzieliła. Kto jak nie lewica ma zszyć Polskę? To my pokazywaliśmy już wielokrotnie, że daliśmy Polsce najlepszego prezydenta po 89 roku, Aleksandra Kwaśniewskiego. I dzisiaj potrzebujemy znów takiego prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił, który będzie stał po stronie tych, którzy są wykluczeni, marginalizowani, po stronie tych, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia państwa. Potrzebują silnego państwa, bo ten kryzys, jak żaden kryzys do tej pory, obnażył patologię prywatyzacji usług publicznych, patologię rządów prawicy. Potrzebujemy państwa, w którym będziemy mieli dostęp do dobrego szpitala, dobrej szkoły i dobrego urzędu. I tylko lewica jest w stanie to zrobić. I tylko my, ludzie wrażliwi społecznie, jesteśmy w stanie to zrobić. Dzisiaj znów chcą nas zabrać na wojnę polsko-polską. Mówią, że musimy się opowiedzieć po jednej lub drugiej stronie tego sporu. Próbują znów nas podzielić, próbują nam znów mawiać, że są dwa wrogie sobie obozy, które znów powinny skoczyć sobie do gardeł i powinny prowadzić tą nieustającą, wyniszczającą wojnę. Ale my mówimy nie, tak być nie musi, bo my zamiast budować mury, chcemy budować mosty, bo my zamiast dzielić, chcemy łączyć, bo tacy po prostu jesteśmy. I dzisiaj z tego miejsca chcemy zadeklarować, że naszą misją i naszą wizją Polski jest budowanie wspólnoty.
Zamiast budować kolejne kościoły i świątynie, chcemy budować żłobki i przedszkola, bo tego dzisiaj najbardziej brakuje, bo tego chcą Polki i Polacy. Robert, 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 Robert. Cześć, witam Państwa. Pandemia przeszła, mam nadzieję, że przejdzie dla nas wszystkich zdrowo. Ale tutaj jest tyle osób ważnych z Pabianic. Mówi się na to, żeby Kościołowi cokolwiek odebrać. Jestem za. A mamy coś takiego niedaleko, 13 km od nas, od Pabianic. Kościół sobie wykupił ziemię i buduje co? Buduje żwirownię. Czy możecie nas wesprzeć w tym, żeby tego nie wybudowano? No halo, słucham. Kto jest za tym, żeby wesprzeć Pana, żeby nie było tego typu sytuacji? Ręka do góry! Pokażcie, jak wygląda świecka Polska! Dzień dobry, jestem Anita Sobiska. Byłam na tym zebraniu i wspieram tą grupę, która w Porszewicach, która jest przeciwko budowie tej kopalni. I słuchajcie Państwo, jeżeli się zbierzemy, ci wszyscy, którzy tutaj są, mam nadzieję, że unikniemy tego, że było wyciętych parę hektarów lasu po to, żeby przez 20 lat znowuż ktoś kopał, nie będzie dojazdu do Pabianic, nie będzie tego wolnego terenu, gdzie się oddychało. W związku z tym bardzo proszę, żeby się politycy, których tutaj też widzę, dzień dobry, też się tym zajęli, bo byłoby to bardzo miło. Robert, dziękuję, że mnie wpuściłeś na scenę. Dziękuję. Dzięki. Brawo.